Nie jest wstydem chodzić w podróbkach, nie jest wstydem mieć, nie wiem, gorszy telefon, nie jest wstydem mieć słaby samochód, wstydem jest być złym człowiekiem. To prawda, a wiesz ile osób znanych, nie będę tutaj sypać nazwiskami, powiem ci jak wyłączymy kamery, by nas zrugało za to, gdybyśmy się przyznali, a to znaczy ty to zrobiłaś, że sięgałaś po podróbki, że jak to, że ci ludzie nie znają życia i właśnie o to chodzi, ja się cieszę, że pochodzę z takiej rodziny, jakiej pochodzę, moja matka może przechodzić w jednym swetrze przez cały rok, i wcale nie świadczy o tym, że ma ludzie ją mniej szanują. Jest pokorną, serdeczną kobietą i wszyscy kłaniają jej się w pas właśnie za to, jaka jest. I osoby odklejone, którym wydaje się, że najważniejsza jest metka czy niepodrobione rzeczy, najwidoczniej życia nie znają. W życiu nie doświadczyli biedy czy sytuacji, w której musieli oszczędzać, albo nawet nigdy nie poszli do miejsca, w którym takie rzeczy nie mają znaczenia, jak dom dziecka, matki i dziecka, gdzie jestem notorycznie pomagający im, czy chociaż przyjechać i zaśpiewać 3 kolędy do szpitala, gdzie dzieci chorują i umierają codziennie. Wtedy by im było wstyd tak mówić. Zupełnie inne rzeczy są ważniejsze w życiu.